dużo z kadry mi się też nie spodziewa, że jak to jest, to się wyśmiało grać dla Polski. W ogóle zastanawiałaś się, znaczy mówię nie zastanawiałam się, bo rodziłam się w Polsce, miałam roczek i przyjechałam i wyjechałam. I także ja się czuję w domu, jak jestem w Niemczech. A jak jadę do Polski, no to mam tam rodzinę, wiem, że pochodzę stamtąd, jestem chętnie tam, ale to jest, jak bym powiedziała, to nie jest mój świat. W tym świecie w Niemczech czuję się w domu, a w Polsce też się czuję dobrze, bo wiem, że to jest moja rodzina, stamtąd pochodzę, babci, dziadki tam są. To jest coś zupełnie coś innego dla mnie. To jest jakbym wyjechała na wczasy. A myśli pani, że bo to jest bardzo trudno. A zwłaszcza pomiędzy Polską, na granicy Polski i Niemiec, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi jeździło i tu, i tu, takich przypadków jest więcej. Ile tak naprawdę, pani zdaniem, w decyzjach tego typu sportowców jest kalkulacji, a ile jest, nie wiem, serca? Ja nie pytam o pani przypadek, tylko w ogóle, żeby to było jasne, bo tych przypadków możemy... Myślę, że dużo przypadków jest kalkulacji. Tak. I u mnie, jakby była kalkulacja, to bym już też się poinformowała, jak tutaj by były moje szanse, ale to... Nie ma co by tego nie. Czy możemy wrócić trochę do meczu dzisiejszego? Jeszcze nie! W pierwszym deblu udało się odnieść zwycięstwo. Przede wszystkim gratulujemy dobrego występu w tym spotkaniu. No szkoda, że się nie udało wygrać, ale czego zabrakło w tym waszym drugim deblu? Pierwszy set był super. Wszystko tak się udało, jak mieliśmy zrobić to. Problem w tym jest, że to jest mój pierwszy duży turniej, no i potem nerwy, nie? No i jak się... Siadły i tą taktykę, co mieliśmy w pierwszym i w drugiej połowie drugiego seta, nie udało nam się przytrzymać do trzeciego seta. Wtedy głowa wysiada i nie ma szans. Mówisz, że to jest pierwszy tej rangi turniej. Czy pomaga ci to, że ten pierwszy twój duży turniej odbywa się właśnie w Polsce, gdzie rozumiesz język, znasz ludzi, znasz kulturę? Czy to w jakiś sposób pomaga, czy po prostu ranga imprezy jest deprymująca zawsze i bez względu na to, gdzie się turniej odbywa? Nie wiem, czy pomaga, ale na pewno dla mnie jest to fajne uczucie, bo dużo z Olsztyna przyjechało tam, gdzie trenowałam u trenera Kleja i to dla mnie to super jest, jak mój trener przyjeżdża i tutaj mówi, ej Asia, przyjechałam, żeby ciebie zobaczyć, no to czego więcej chcę, nie? Czy zabrakło tylko zimnej krwi, czy uważasz, że zawodniczki, przeciwko którym stanęłyście w pojedynku, są odległe, jeżeli chodzi o zdolności techniczne, czy to tylko różnica w obyciu i w... Nie, już one są lepsze, to widzieliśmy, razem grają już chyba z 3 lata, po prostu to pasuje u nich, a ja dopiero no tak 7 miesięcy trenuję w Mülheim, to jest ten ośrodek olimpijski, no i po prostu jeszcze to ten nasz debel nie pasuje, nie tak jak ich debel. Pytanie troszeczkę z innej beczki. Część z dziewczyn od was z drużyny ma na lewym, tak, na lewej pole dresu właśnie tą naszywkę Bundeswehry. Co ona oznacza i skąd to się bierze? Czy to... Bundeswehr to jest wojsko. Tak, to wiemy. No i oni są w wojsku i po prostu jako to jest sportowcy wojskowi. Tak, są sportowcy akademiccy, są sportowcy wojskowi. Czyli to jest reklama tak naprawdę, tak? No, że oni są w wojsku, nie? Mhm. Więc muszą mieć ten emblem. No, jako wojskowi. Jako reprezentanci. Dostają kasę, no to lepszą. Zasada jest. Czy to drużynie pomaga mieć poczucie, że cała Bundeswehra stoi za was i wspiera wasze działania? Nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.